Witam Was serdecznie po raz kolejny. Chciałbym się pochwalić rzeczą prawie niemożliwą, bo tak jak wiecie, firma Mars MD nie produkuje tych sztyc, które tutaj widzicie na filmie. Mi się udało jeszcze kolejne dwie dostać. Być może będę miał jeszcze ze dwie, ale zobaczymy. Fakt faktem, wygląda na to, że na tych sztycach Treasure Max to będzie produkt limitowany, bo firma Mars MD zaprzestała produkcji, czy to przez wojnę, czy z jakiegoś innego powodu, tego nie wiem. Fakt faktem, tak jak widzicie, dostałem dwie sztuki. I co to oznacza? Oznacza to, że będę składał dwa kolejne urządzenia. Pierwsze urządzenie testowe, które widzieliście na filmach, zmieniło właściciela. Teraz kolejne dwie sztuki, ewentualnie jeżeli ktoś z Was byłby chętny, jestem w stanie złożyć i odstąpić dla kolejnych osób, które by miały fan z tego typu urządzenia Pi z dyskryminacją, z rozróżnianiem metali. Oczywiście chcę dla siebie też mieć urządzenia, ale tam jeszcze dwie sztuki powinienem na tych sztycach mieć. Co będzie dalej, nie wiem. Na pewno będą sztyce prostsze, w szerszej produkcji. Może sztyce Xpedeus, albo ewentualnie jakiś wydruk 3D, ale to jestem średnio chętny na tego typu rzeczy. Dlaczego? No, te sztyce, jakby się udało jeszcze załatwić później, według mnie są najlepsze do tych modeli, bo są mega solidne, lekkie i sprzęt jest super wyważony, waży około 1,90 kg z tą sztycą, czyli prawie w ogóle. A wszystko jest, tutaj te łączenia są naprawdę w super sposób solidne i to się nie będzie psuło bardzo długo. No nic, jeżeli chcecie, zapraszam, piszcie do mnie i ewentualnie dajcie znać, czy jesteście chętni na nowe sprzęty. Miłego dnia życzę, pozdrawiam.